Cześć moi kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Ryoko. No i dzisiaj kolejny przedmiot przed nami w item shopie. Wchodzimy sobie w ISA. Pakiety oczywiście, ostatnia strona. O, już przedostatnia. Zaklęte pudełko umiejętności, czyli to co było na ostatnim odcinku. Tylko że nie na expa, tylko na punkty specjalne, tak zwane punkty PU, punkty umiejętności. Kupujemy sobie to za 95 cashu. Kupujemy. Warto to posiadać. Kupować raczej. Klikamy weź. Jak mówiłem już, nie wszystko będę omawiał, ale tu na razie wszystko jest mniej więcej do omówienia. Ale nie, może nie do kupienia. Więc tak to będę mniej więcej omawiał, jak będę kupował, a jak nie będę czegoś kupował, to i tak to omówię, ale tak w skrócie. Dobra, i otwieramy sobie zaklęte pudełko umiejętności. Limit na PU 300, więc to tak samo działa to jak z expem, czyli podwyższa naszą granicę zdobywanych punktów specjalnych. Widzicie, jest godzina 10, ludzie już się logują. Gra nie umiera, ma się świetnie, więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Last House, serwer Polska, Pangea. Mam nadzieję, że zobaczymy się w gierce. Ja się z wami żegnam na dzisiaj. To był taki malutki, krótki poradniczek. Omówiliśmy sobie limity już na ostatnim odcinku, więc dzisiaj mniej więcej wam chciałem pokazać, jak to wygląda z limitami na punkty specjalne. To tak samo mniej więcej jak na punkty, jeżeli chodzi o expa, więc no mógłbym jeden odcinek nagrać z dwóch takich rzeczy, ale stwierdziłem, że tak będzie wygodniej, bo później mógłbym się pomylić co do czego. Każdy wtorek jest tutaj coś innego na tej pierwszej stronie, więc zawsze też warto wchodzić na forum gry. Tam zazwyczaj są omawiane patche i eventy, co dodali, co zje, więc wszystkich was bardzo serdecznie zapraszam, ja się z wami żegnam, trzymajcie się i miłego dnia!